Miło mi, że po raz drugi w tym zborze mogę wygłosić kazanie. Pierwszy raz to też była okazja związana ze spotkaniem starszych zborów. Wtedy mówiłem na porannym nabożeństwie. Dziś chciałbym przekazać Wam bardzo ciekawą treść. Od dłuższego czasu jestem zainteresowany czy zafascynowany typem i antytypem, czyli tą treścią, która została zapisana w Słowie Bożym, o której mówi apostoł Paweł, że faktycznie to wszystko, co zostało zapisane, to jest tym, czym powinno w jakiś sposób poruszyć nami i byśmy patrząc na wydarzenia z przeszłości mogli wyciągać właściwe wnioski. Myślę, że dla nikogo z nas nie jest tajemnicą, czym jest typ i antytyp, ale tak na wszelki wypadek powiem, że właśnie te typologiczne sprawy, które zawarte są chociażby w księgach mojżeszowych, które pokazują nam pewne wydarzenia z przeszłości, wskazują na antytyp, czyli na wydarzenia o większej skali, które mają wydarzyć się w przyszłości. Dziś chciałbym, byśmy sięgnęli do Słowa Bożego i zauważyli ten niezwykły, typologiczny przypadek Izraela podczas całej wędrówki przez 40 lat, a właściwie przez, jak przekonamy się na koniec, 45 lat. Ciągle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Izrael wędrował przez pustynię 40 lat, w rzeczywistości wędrował przez 45. I są to dowody biblijne. Tytułem naszego dzisiejszego studium jest fragment z Nowego Testamentu z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian w piątego rozdziału i siódmego wiersza. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. No właśnie. Izraelowi na pewnym etapie tej wędrówki, początkowym etapie tej wędrówki zabrakło wiary. Chcieli widzieć i doświadczyć tej obiecanej Nagrody natychmiast. Niestety, z powodu braku wiary, i o tym również pisze apostoł Paweł, musieli niestety czekać dosyć długo, a niektórzy zupełnie nie doczekali tego dnia, w którym mogli przejść za zachodni brzeg Jordanu. Wierzenie w oglądaniu to również i hasło. Naszej wędrówki do niebiańskiego Kanaanu. W czwartej księdze Mojżeszowej, w trzynastym rozdziale, mamy pewien zapis, od którego chciałbym zacząć. Trzynasty rozdział od dwudziestego szóstego wiersza jest to moment, w którym Izrael znajduje się w Kadesz Barne. Szczególne miejsce, dlatego że w tym miejscu, po 38 latach wędrówki, kiedy zawrócili na pustynię, z powrotem znaleźli się. I Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Księga Mojżeszowa, sprawozdaje nam o tej retrospektywnej treści przemówienia Mojżesza i jego modlitwy skierowanej do, można by powiedzieć, nowego pokolenia już, pokolenia Izraelitów, którzy narodzili się na pustyni i części tego pokolenia poniżej 20 roku życia z tych, którzy wyszli z Egiptu. Zresztą ciekawą rzeczą jest, że właśnie do tego miejsca, do Kadesh Barne, Izrael wędrował przez rok i dwa miesiące. A więc 14 miesięcy wędrówki, podczas gdy, jak sam Mojżesz mówi, od góry Choreb, czyli od góry Synaj, która w ten sposób inaczej w Biblii jest opisana i tak była też nazywana przez różne ludy zamieszkujące tamten teren, było tylko... 11, 11 dni drogi, aby dotrzeć do Kadesh Barne. A więc praktycznie rzecz biorąc, kiedy patrzymy na drugą Księgę Mojżeszową, a więc Eksodus, możemy powiedzieć, że Izrael wędrował do góry Synaj, a więc tam, gdzie przykazania zostały dane 6 tygodni, półtora miesiąca i potem mogli w ciągu 11 dni dotrzeć do Kadesh Barne, a więc do tego ostatniego miejsca, obozowania z którego był już atak na ziemię obiecaną to jest troszeczkę tak jak w alpinizmie buduje się obozy i ten ostatni obóz to jest ten obóz z którego jest już atak na szczyt podobna historia była z Izraelem ale niestety pielgrzymowanie w wierze nie było ich dobrą cechą i cały problem który był związany z ich wędrówką opierał się o właśnie brak wiary. Popatrzmy więc do czwartej księgi mojżeszowej, 13 rozdziału i 26 wiersza. Jest tam opis tego, co wydarzyło się po powrocie dwunastu książąt wysłanych na przeszpiegowanie ziemi obiecanej właśnie z Kadesz Barne. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi, oraz pokazali im płody ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam potomków Anaka. I 32 werset pokazuje nam nastawienie. Książąt izraelskich do perspektywy ataku na Ziemię obiecaną. I czytamy. I rozpuszczali między synami izraelskimi, jest to 32 werset, złą wieść o Ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to Ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam. Olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Jakże można w różny sposób spojrzeć na to samo wydarzenie, na to samo miejsce, na ten sam widok? Wszystko zależy od naszego nastawienia. Czy patrzymy faktycznie pozytywnie, czy widzimy same negatywy. Tego, na co spoglądamy. Widzimy, że dziesięciu zwiadowców, książąt, nie zwykłych, szeregowych ludzi, książąt od których można by wymagać znacznie więcej niż od zwykłego, szarego obywatela, tak by można powiedzieć, Izraela. Okazuje się, że ich sugestia została bardzo szybko przejęta przez cały naród. W tamtym miejscu było około 600 tysięcy mężów zdatnych do walki. A więc 600 tysięcy ludzi, gdybyśmy do tego dołożyli dzieci, gdybyśmy do tego dołożyli kobiety, możemy powiedzieć, grupa, która zdecydowanie przekraczała milion istot koczujących od obozu do obozu na pustyni Synaj, zresztą nie tylko na pustyni Synaj. Mamy tą wizję, jaka zostaje nam tutaj przez Słowo Boże pokazano, jako wizję bardzo pe pesymistyczną. Zresztą tych dziesięciu wywiadowców zostało natychmiast unicestwionych przez samego Boga. Boga, który nie mógł pozwolić na to, aby jego plan był w jakikolwiek sposób zniweczony. Poza tym, te opowieści, które szerzyli ci zwiadowcy, nie do końca były prawdą. W czwartej księdze mojżeszowej, w 14 rozdziale, a więc kolejny rozdział od szóstego wiersza, czytamy, że było dwóch takich, którzy mieli odmienny pogląd. A Jozue, syn Nuna i Kaleps niefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, ją, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. I tu jest pewien fragment, który chciałbym, byśmy zapamiętali, bowiem pod koniec wrócimy do niego. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Jozł i o złej Kaleb odnieśli się do wypowiedzi dziesięciu książąt. Stwierdzili, że faktycznie są tam rośli ludzie, że jest tam sprawne wojsko, że są tam naprawdę potężne miasta, obwarowane, jak na innym miejscu jest powiedziane, aż pod samo niebo. Ale patrzyli oczyma wiary. Patrzyli oczyma, które dostrzegały Bożą Moc i stwierdzają, że. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Te okoliczności, które wydarzyły się nieco wcześniej, które poprzedzały to wydarzenie, to także bunt w obozie. I to bunt najbliższych Mojżeszowi, a więc jego rodziny, Miriam i Arona, którzy doszli do wniosku, że Mojżesz jest egoistą. Że jego przywództwo jest wątpliwe, dlatego że także Aaron i Miriam także są w pewien sposób namaszczeni przez Ducha Świętego i też mówią Boże Słowo. Ten bunt spotkał się również z natychmiastową reakcją Boga, i jak czytamy, Miriam przez siedem dni musiała być wyłączona z ludu ze względu na trąd, który ją opanował. Te historie pokazują nam także, gdybyśmy patrzyli na, to, na antytyp, to co działo się w momencie, kiedy nasz kościół może już nie raczkował, ale pełne struktury kościoła funkcjonowały, gdzie pamiętamy wydarzenia z końca XIX wieku, kiedy dr Kellogg, kiedy Balanger, kiedy... Konrad Conrad i Konradi odstąpili od Kościoła. Kiedy buntowali się przeciwko pewnym zarządzeniom Generalnej Konferencji, czy sprzeciwiali się wypowiedziom Ellen White, to wszystko pokazuje nam podobną historię i podobną sytuację, jaka miała miejsce właśnie w Kadeszbarne, czy tuż przed tym ostatnim obozem, przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Przynajmniej tak było w zamierzeniu Bożym. Ta historia pokazuje nam, że wydarzenia z przeszłości, jak pisze Salomon, będą się powtarzać, że to, co już było, powróci, a my dzięki znajomości wydarzeń z przeszłości możemy wyciągać właściwe wnioski i możemy zupełnie inaczej w konsekwencji wypaść niż ci, którzy zlekceważyli Boże zalecenia. Trwanie w uporze własnych poglądów. Wbrew woli Boga prowadzi do śmierci. Tego doświadczyło tych dziesięciu książąt, którzy zostali przez Boga unicestwieni. Kiedy patrzymy na wydarzenia, które rozegrały się w tamtej okolicy, w Kadesz Barne. Możemy zauważyć, że w tym momencie Izrael musiał zrobić odwrót. Mimo, że próbował na własną rękę zawładnąć tym terytorium, wbrew woli Boga ponieśli klęskę i niestety musieli wrócić z powrotem na pustynię. Kiedy czytamy wypowiedzi Ellen White z książki Historia Zbawienia, z książki Ewangelizacja, możemy dowiedzieć się, że koniec XIX wieku był szczególnym okresem czasu, w którym wszystkie drzwi dla Ewangelii były otwarte. Znamy ten czas, czas jak to często się mówi, kolonialny, gdzie faktycznie te wielkie mocarstwa europejskie miały swoje kolonie na różnych terytoriach. Indie były otwarte dla Ewangelii, kontynent amerykański był otwarty dla Ewangelii, i wydawało się, że adwentyzm. Faktycznie znalazł się w tym ostatnim obozie przed wejściem do ziemi obiecanej i koniec świata faktycznie nastąpi. Niedługo potem, w 1905 roku, Ellen White pisała: Drzwi zamykają się z hukiem, niedługo nastanie czas. I tu odnosiła się do pierwszej i drugiej wojny światowej, w której miliony ludzi zginie. Adwentyzm nie wykonał tego, co powinien był wykonać, i chociaż dzisiaj patrzymy z tej, tej perspektywy dosyć negatywnie na te wydarzenia, to z drugiej strony możemy powiedzieć, ale gdyby faktycznie to wtedy się stało, nazby nie było, prawda? A tak, mamy również i my szansę jako nowo, nowe pokolenie. Niemniej jednak czytamy, że wszyscy ci, którzy. Właśnie w Kadesh Barne mieli powyżej 20 roku życia, mieli to życie skończyć w wędrówce przez pustynię. W V Księdze Mojżeszowej przeniesiemy się teraz do drugiego etapu, do tego etapu, który miał za zadanie powrót do tego ostatniego obozu w Kadesh Barne. Księga Powtórzonego Prawa to księga nie tylko Powtórzonego Prawa, ale właśnie tak jak powiedziałem, na wstępie retrospekcja, takie spojrzenie wstecz na wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Przez ten cały okres wielu wielu lat, najpierw 38, potem 40, a w końcu 45. Mojżesz mówi bardzo interesujące słowa w drugim rozdziale i w 14 wersecie. A od Kadesz Barne, aż do czasu, gdyśmy przekroczyli potok zeret, Wędrowaliśmy 38 lat, aż wymarło całe pokolenie wojowników z obozu, jak im to poprzysiągł Pan. 600 tysięcy ludzi pozostało na pustyni. Ogromna rzesza. Trudno sobie nam dzisiaj wyobrazić tak wiele ludzi na jednym miejscu, zgrupowanych w obozie, i jak trudno było przewodzić tak licznemu zgromadzeniu. Myślę, że Gdyby faktycznie trzeba było dzisiaj takie zgromadzenie prowadzić, to nie wystarczyłby już jeden człowiek, trzeba by było całego sztabu ludzi, aby móc w zorganizowany sposób przez tyle lat prowadzić taki naród. W pierwszym rozdziale tej samej księgi jest powiedziane, że w 40. roku pierwszego dnia 11 miesiąca Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał. A więc nadchodzi rok 40, a więc dwa lata po tym, jak wszyscy pomarli oprócz Mojżesza i Arona. Dlatego że jeszcze oni mieli zakończyć swoje życie po tej stronie Jordanu. Czytamy, że właśnie w 38 roku od momentu, kiedy zawrócili na pustynię synajską, Właśnie w 1938 roku Aaron wyszedł na górę i tam dokonał swojego życia. Nieco później Mojżesz, dwa lata później Mojżesz wychodzi również na górę Chor, na szczyt Pizga, i tam kończy swoje życie. Ta historia pokazuje nam, że Bóg nie jest w stanie tolerować niczego co jest niezgodne z Jego wolą, a czego świadom jest człowiek. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że każda nasza decyzja to decyzja o naszym życiu i śmierci. Że powinniśmy bardziej zastanawiać się nad tym, jak nasze życie wygląda i jakich wyborów dokonujemy. A kiedy Mojżesz stanął przed całym tym ludem, tym nowym pokoleniem, Pustynnym pokoleniem, bo tak można by było nazwać tych, którzy narodzili się na pustyni. Nomadzi. Piąta Księga Mojżeszowa, od drugiego wiersza, słowa Mojżesza brzmią następująco: Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem. Ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swojego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Co za wspaniały Bóg. Mimo całego buntu, mimo tego, że bardzo często szemrali przeciwko Bogu, ten Bóg wspierał ich nie tylko w tej doczesnej egzystencji, ale także ich ubrania nie doznały szwanku, ich buty nie wytarły się przez cały okres wędrówki i nie mieli też możliwości do wstąpienia do supermarketu, aby nabyć nowe odzienie to pokazuje nam że Bóg troszczy się mimo naszych upadków troszczy się o nas i zależy mu bardzo na naszym powodzeniu ale jednocześnie jak będziemy czytać za chwilę Bogu zależy na czymś jeszcze to jest bardzo istotne czwarta księga Mojżeszowa wracamy do poprzedniej księgi 13 rozdział i szesnasty wiersz mówi nam o nowym przywódcy. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi. Hosze, co znaczy Jahwe zbawia. Syna Nuna z pokolenia Efraima Mojżesz nazwał Jozue. To jest bardzo interesujące. Hoszea Jahwe zbawia, a Jozue to jest to samo imię, co Jezus. Zbawiciel. Mojżesz przekształcił imię Jozłego na imię Zbawiciel, czyli ten, który miał wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. I faktycznie tak stało się. Któregoś dnia Jozłę wychodzi przed cały naród, przed obozowisko. Mojżesz oczywiście już nie żyje, i zwraca się do. Całego narodu. Jest to zapisane w trzecim rozdziale księgi Jozłego i w piątym wierszu. A Jozłe rzekł do ludu: Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród Was cudów. To jest coś, co pokazuje nam niezwykłą wiarę Jozłego. Jozłę był człowiekiem, który uczył się u Mojżesza. To był młody człowiek. Człowiek, który zupełnie Poświęcił swoje życie na służbę, na służbę dla Boga, służąc ludziom. W piątej księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, od szóstego wiersza, Mojżesz roztacza przed całym narodem wizję Ziemi obiecanej, jak gdyby przypominając im to, co wcześniej im zostało zapowiedziane. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, Chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć, gdyż Pan, Bóg Twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Można by powiedzieć doskonałe warunki egzystencjalne. Warunki, które były wręcz wymarzone dla tych, którzy widzieli tylko i wyłącznie pustynie i tereny, które w jakiś sposób zaspokajały głód ich zwierząt. Słowo w jakiś sposób rzeczywiście jest cudem, bo bardzo trudno na pustyni utrzymać taką liczbę zwierząt, jaka ciągle towarzyszyła Izraelowi. Czytamy, że Jozue przystąpił do działania. Skaderz Barne przenieśli się na chwilę do gaju akacjowego w Shittim, a potem przeprawili się przez Jordan i właśnie w Gilgal założyli obóz już na terenie Ziemi Obiecanej. Ten obóz, z którego nastąpił wypad na miasto pierwsze, miasto na Ziemi Obiecanej, Jerycho. Czytamy, że Gilgal leżało około 4 km od Jerycha. Mogę sobie wyobrazić, jak reagowali mieszkańcy Jerycha. Niedaleka odległość i tak potężny naród, który nie zmieściłby się w żadnym wypadku w mieście Jerycho, mimo że miasto to było ogromne. Byli zmobilizowani. I pamiętali wydarzenia, które miały miejsce tuż przed przekroczeniem właśnie Ziemi obiecanej. Za chwilę przeczytam ten fragment, bowiem on jest bardzo, bardzo interesujący. Ale w tej chwili chcę, abyśmy zwrócili uwagę na pewne wydarzenie, które... Wydaje się być czymś trudnym do zaakceptowania, jeśli nie byliśmy świadkami tego wydarzenia. Do zaakceptowania, jeśli chodzi o przesłanie przez naród izraelski. I zauważymy, jak ogromna różnica była między starym pokoleniem, które pomarło na pustyni, a nowym pokoleniem, które znajduje się w Gilgal, już na terenie ziemi obiecanej. A gdy Jozue był pod Jerychem, Zdarzyło się, że podniósł oczy swoje i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża. Jest to fragment z piątego rozdziału Księgi Jozłego, trzynastego wiersza. I ujrzał stojącego naprzeciwko siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. Na ten odpowiedział nie. Ale jestem wodzem wojska pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozłę upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co rozkaże, mój pan, słudze swemu? A wódz wojska pana rzekł do Jozłego: "Zdaj im z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozłę tak uczynił. Dziś nie mamy najmniejszych wątpliwości, że to jedna z osób bóstwa znalazła się przed Jozłem. Nie mamy też wątpliwości co do odwagi Jozłego. Widzi przed sobą męża uzbrojonego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, pod zęby. I podchodzi do niego śmiało i zadaje mu pytanie, czy ty jesteś z naszych czy z naszych nieprzyjaciół. Ale jednocześnie, kiedy czytamy te słowa, które mówią o rozkazie, jakie padło, by zdjął sandały ze swoich nóg, przypomina nam się Krzak goje, Gorejący i Mojżesz. Pokazuje nam to jednoznacznie, że w żadnym wypadku nie był to którykolwiek z aniołów, choćby najwyższych rangą, ale sam Jezus Chrystus stał przed Jozłem jako przywódcą tego narodu, który miał osiągnąć ziemię obiecaną. Dziś, kiedy patrzymy na naszych przywódców, bardzo często kierujemy pod ich adresem pewne krytyczne uwagi. Czasem nie podoba nam się jakieś zarządzenie, jakaś decyzja, ale pamiętajmy, że to nie tyle przywódcy prowadzą Kościół, co sam Bóg. Bóg prowadzi swój Kościół do tej ziemi, która ciągle leży jeszcze przed nami, którą mamy zdobyć poprzez naszą wiarę. I tutaj pojawia się wypowiedź Jezusa Chrystusa, który stoi przed Jozłem, wypowiedź zupełnie irracjonalna, dlatego że mówi ona o chodzeniu dookoła Jerycha. To taka manifestacja, można by powiedzieć. Trudno ją nazwać pokojową, ale tak przynajmniej wyglądała. Była to manifestacja jak gdyby pokojowa. Dlatego, że Pan Bóg każe Jozłemu, by Izrael okrążał Jerycho raz dziennie, a siódmego dnia siedem razy. To ciekawa propozycja, ale spróbujmy wyobrazić sobie, jak można było za, zareagować na taką propozycję, kiedy Jozłę stanął przed całym Izraelem i mówi: Słuchajcie, będziemy manifestować wokół tego miasta, będziemy obchodzić go wokoło. Jak dzisiaj racjonalnie myślący człowiek mógłby zareagować, a tym bardziej wojownik, żołnierz? Mury wysokie. Na murach stoją żołnierze uzbrojeni w łuki, w oszczepy. Przecież nie ma najmniejszych szans, żebyśmy przeszli może 100, może 200 metrów. Wszyscy by zginęli. Nikt nie miał nic ze sobą, co świadczyło, świadczyłoby na jakie, jakąś ochronę. Przed kapłanami szli zbrojni, to prawda, ale cały lud bezbronny szedł z tyłu. Każdy racjonalnie myślący powiedziałby, Jozłę, tobie się coś pomyliło. To jest niemożliwe, abyśmy mogli wzdłuż murów przejść. Zginiemy wszyscy. To jest coś podobnego, w jaki sposób mówili Izraelici wtedy, kiedy po raz pierwszy doszli do Kadesh Barne, kiedy na skutek tej inicjatywy, dziwnej trochę inicjatywy zwiadowców, powiedzieli, że lepiej by im było wrócić do Egiptu. Ale tym razem okazuje się, że mentalność tych młodych ludzi, młodych, którzy właśnie narodzili się na pustyni, i tych, którzy mając około 20 lat wyszli z Egiptu. Była zupełnie inna. Przyjęli to jako coś, co jest Bożym przesłaniem. Możemy powiedzieć, że wiara w tym nowym pokoleniu zrodziła się i skutkowała tym, co spowodowało, że nie wyrazili nawet zdziwienia, ale byli gotowi, aby iść. I zrealizować Boże polecenie, mimo że bezpośrednio nie słyszeli tego polecenia, ani nie widzieli tego, który to polecenie wydawał. Ale zanim zaatakowali Jerycho, znowu Jozue wysyła, tym razem dwóch zwiadowców bardzo mądrzy, inteligentni ludzie. Kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, zauważam, że ta ich obserwacja Jerycha. I możliwość zdania sprawozdania z zabezpieczeń miasta była ze wszech miar mądrze przemyślana. Dzisiaj moglibyśmy na to popatrzeć dosyć obrazobórczo, bowiem pierwsze co zrobili, to skierowali swoje kroki do domu publicznego. Bo faktycznie weszli do takiego domu, który był wbudowany w mur, a stamtąd mogli obserwować dużą część miasta, a szczególnie tą część, która była blisko bramy miasta. Czytamy, że zdarzyło się coś, co wskazuje nam na pewien wniosek. Natychmiast, kiedy tych dwóch zwiadowców przeszło przez bramę Jerycha, strażnicy Zawiadomili króla, że jakiś dwóch hebrajczyków weszło do miasta, co sugerowało na pewno, że są to działania szpiegowskie. Skąd wiedzieli? Okazuje się, że fizjonomia Izraelitów zdecydowanie różniła się od fizjonomii mieszkańców Jerycha. Nie trzeba było nawet pytać, wiadomo było, że byli to Izraelici. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na to, co dzieje się właśnie w domu tej kobiety, do której wstąpili. Jozue, drugi rozdział od dziesiątego wiersza. Jest to wypowiedź Rahab. Rahab tutaj jest uosobieniem jak gdyby całych, całego miasta w poglądach, jakie wyrażali chociażby w swoich myślach. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed Wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. Popatrzmy na to wydarzenie. Dla mnie jest to coś niesłychanego, dlatego że chociaż mówimy o Jerychu, mieszkańcu, mieszkańcach Jerycha, to możemy zdać sobie sprawę z tego sprawozdania, że Izrael od momentu wyjścia z Egiptu był bardzo dokładnie śledzony przez wszystkie narody. Szpiedzy byli dookoła, oglądali, patrzyli co się dzieje, w którym kierunku Izrael zmierza. I ona tutaj potwierdza ten fakt. Dalej, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu? Amorejczycy po zachodniej stronie Jordanu składali się jak gdyby z dwóch narodów i dwóch przywódców. Sychon i Ok to byli królowie, którzy królowie amorejscy, którzy właśnie władali tamtą stroną Jordanu. Ciekawostką jest coś, co, na co zwraca uwagę Mojżesz. Mianowicie ok, król Baszanu, był jednym z ostatnich olbrzymów. I sam Mojżesz mówi nam o tym, że kiedy został zwyciężony ok i został pochowany, to jego pobratemcja, więc cały lud, którymi rządził, wyprawili mu sarkofag z żelaza. Ciekawą rzeczą jest, że Mojżesz podaje wymiary tego sarkofagu. Co prawda te wymiary podane są w łokciach, zwykłych łokciach, ale możemy to zinterpretować na nasz system metryczny i okazuje się, że długość tego sarkofagu miała około 5 metrów i szerokość około 2 metrów. Nawet biorąc pod uwagę grubość ścian sarkofagu, to wiemy, że stalowy sarkofag, stalowy, żelazny sarkofag. Nie mógł mieć zbyt grubych ścian, co wskazuje, że ten człowiek mógł mieć nawet ponad 4 metry wysokości. To jest coś naprawdę niezwykłego. I kiedy słyszymy tą wypowiedź kobiety, która wręcz wyraża myśli i obawy całego społeczeństwa w Jerychu, to możemy zrozumieć, skąd ta obawa się wzięła. Jeżeli tacy ludzie zostali zwyciężeni przez Izrael, to jakie szanse mieli ci, którzy znajdowali się w Jerychu? Czytajmy dalej jej wypowiedź. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec Was odwagi, gdyż Pan, Bóg Wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Spróbujmy powrócić do tego, o czym mówiłem na początku. Co mówił Jozue i Kaleb, kiedy wrócił z szpiegowania ziemi obiecanej? Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. To samo niemalże słowo w słowo powtarza Rahab, mówiąc, że faktycznie Bóg Wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi, że zwątpiło serce nasze, że nie mamy ducha walki że jesteśmy na straconej pozycji. Stąd możemy widzieć, że ta manifestacja jak gdyby pokojowa wokół Jerycha nie naraziła się w jakikolwiek sposób na atak z murów, z murów dlatego że faktycznie zabrakło mieszkańcom Jerycha odwagi i nie chcieli wręcz prowokować Izraela do ataku na ich miasto, mimo że miasto miało potężne mury. To jest historia, która pokazuje nam, w jaki sposób Bóg w, niezwykły, w niezwykłym działaniu działa. Zresztą, kiedy odnosimy się do króla Oga i Sychona, możemy powiedzieć, że tuż przed wejściem do tego niebiańskiego Kanaanu czeka nas bardzo podobna bitwa, bitwa Armagedon. Bitwa, która faktycznie wskazuje nam, że bez walki... Królestwo Boże nie zostanie zdobyte. Tej walki duchowej. Bo to nie będzie wojna na miecze, ani na karabiny, ani na działa, ale będzie to wojna duchowa. Walka o to, aby pozostać wiernym Bogu i nie zważać na to, co podpowiadają nam nasze zmysły. Zresztą Ellen White też to podkreśla, że przyjdą wydarzenia, które będą nas zaskakiwać w takim stopniu, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, i że nie mamy ufać naszym zmysłom, nie mamy ufać temu, co widzimy, temu, co słyszymy, bowiem stanowi to dla nas zagrożenie. Ta historia daje nam naprawdę wiele do myślenia. Kiedy znajdują się na ziemi obiecanej już, kiedy czytamy XIV rozdział Księgi Jozłego. Wtedy znajdujemy tam bardzo ciekawe stwierdzenie Kaleba. Jak gdyby na razie Kaleb był w cieniu Jozłego, ale chcę zwrócić Waszą uwagę na jego wypowiedź i po raz kolejny, kolejną wypowiedź, która znajduje się nieco dalej. 14 rozdział od szóstego wiersza. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozłego w Gilgal, a więc już po tamtej stronie Jordanu. I Kaleb syn Jefunnego, Kenizyta z pokolenia Judy, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, Męża Bożego, w Kadesz Barne, odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barne, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. I tutaj deklaracja Kaleba. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem moim Bogiem. Iść za Bogiem bez zastrzeżeń. Bez własnej wizji tego, co mam robić i w jaki sposób mam robić. To jest to, co powinno nam z całą pewnością towarzyszyć. A w czternastym wersecie, czternastego rozdziału Księgi Jozłego jest napisane tak. Hebron bo Hebron wybrał sobie Kaleb jako miejsce, w którym chciał zamieszkać. I ten Hebron miał być zdobyty przez Kaleba. Zresztą, kiedy patrzymy na to, to e, ciekawa wypowiedź jest samego Kaleba, który obiecał swoją córkę temu, który pierwszy wejdzie do Hebronu. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, i to już jest jak gdyby konkluzja syna Jefunnego Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Jeżeli myślimy o niebiańskim Kanarnie, jeśli myślimy bardzo poważnie, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że niższe standardy nie zostaną zaakceptowane przez Boga. Mamy bez zastrzeżeń iść za Panem. Mamy. Patrzeć pozytywnie na to, w jaki sposób nas Bóg prowadzi, nawet jeżeli to prowadzenie czasem wydaje nam się trudne, nawet kiedy czasem jesteśmy zniechęceni, zniechęceni wydarzeniami, które rozgrywają się w naszym życiu, a które mimo naszych modlitw nie są usuwane jako negatywne, takie, których nie chcemy. To wszystko daje nam bardzo pozytywną lekcję, dlatego że kształtuje nasz charakter, kształtuje nasze zaufanie do Boga i wzbudza w nas wiarę. bowiem nie w oglądaniu, a wierzę, wierze